Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj nagrywam kolejny Audi, tym razem troszeczkę starszy model, czyli Audi A4 B7, czyli tak naprawdę można powiedzieć lifting B6. Volkswagen w tamtych latach takie coś raczej stosował, że zamiast nazywać auto następnego liftingiem, po prostu dokładał tak jakby drugi model. Też to możecie łatwo zobaczyć w Golfie 5, 6 to jest praktycznie to samo, tak samo jak i Passat B6. B7, taki dość solidny lifting. Tutaj mamy auto z odmianą benzynową, dwulitrowe, 131 koni, silnik nadający się do złożenia instalacji LPG, przyzwoity, nie ma takich złych opinii, więc dużo samochodów z tym silnikiem tutaj jeździ. Też jest bardzo mały przebieg, 191 tysięcy, na jakimiś tam potwierdzeniami, więc później Wam to pokażę. No i też widać, że tutaj ktoś zrobił kilka zmian modyfikacyjnych. Mamy alufelgi, nie oryginały, sprężyny obniżające, Eibach czerwone, to też mam na to papier, jak widzieliście pewnie lusterka, są w kolorze srebrnym ARA S-Line czy tam S4, tak samo te srebrne relingi, przyciemniane szyby, oczywiście z homologacją, plus znaczki, logotypy pomalowane na czarno, przód, tył i zmieniony przedni grill na taki ala RS S4, taki z wielkim plastrem miodu. No i jeszcze jak widać przyciemniane szyby, też oczywiście to jest Niemiec z papierkiem. I mamy jeszcze szyberdach, jak tutaj widać. Reflektory ładne, z tyłu świeże klocki z tarczami Techstara. Ogólnie przyjemnie się tym jedzie. Jeszcze Wam pokażę taki bajerek. Ktoś sobie tutaj domontował head-up display. No to zacznijmy od papierologii do tego wozu. Tutaj macie to, co mówiłem o tym zawieszeniu obniżanym. Tutaj gdzieś jest wspomniane, o, tutaj widzicie 40-50 mm w dół, 35, Eibach. Jakie to jest zawieszenie, pasujesz do Audi, do Seata, Exeo, no bo Exeo to tak naprawdę Audi A4, B6 lub B7, jak to woli. Tu macie papierki jeszcze od tych przyciemnianych szyb, tutaj chyba od tych alufelg. No i dalej jeszcze tutaj jest chyba od tego, od wydechu. Jeszcze parę takich drobnostek, które w Polsce już się mało przydarzą, ale w Niemczech potrzebne są do zrobienia przeglądu. A tu macie jego dwa ostatnie przeglądy z bitymi przebiegami. Proszę bardzo, 2019 rok, 100, ile? 46 tysięcy. Potem w 19, czy tam chyba w 21 jednak, tak, w 21 miał też zrobiony przegląd i tutaj mamy ważnego go do kwietnia 23 przy przebiegu 170 tysięcy. Aktualnie na liczniku 196, ale zrobimy pauzę i przejdziemy do reszty. Pokrajmy wnętrze pojazdu, teraz widzicie kierownicę, dość ładnie jest utrzymana, minimalne ślady zużycia tylko na lewej stronie, ale spójrzcie, naprawdę faktura jest praktycznie cała zachowana. Na liczniku, jak widać, oczywiście nie ma błędów, o czym wspomniałem wcześniej. Dalej, lewa strona, przyciski wyglądają bardzo ładnie. Widać, że to nie było wymieniane, bo jeżeli macie Chińczyka, to jest po prostu z gołego plastiku i nie ma tego takiego powleczenia, którego tutaj delikatnie brakuje. Tak samo jak te przyciski, też widać, że nie są chińskie, tylko oryginalne, bo są z tą mięciutką gumą. Tu prezentuje się bardzo wszystko ładnie, ta listewka chromowana również. Dalej, pokrętło od świateł też nie jest zniszczone. Licznik pokazywałem, przejdziemy sobie na środek. Tutaj fajne aftermarketowe radio Kenwooda z Bluetooth, dopasowane oczywiście kolorystycznie do panelu od klimatyzacji. Lubię, jak ktoś tak się postara troszeczkę bardziej i to nie jest na przykład zielone, a tutaj czerwone nie zaburza nam takiej tej widoczności. Fajnie też to gra, wiadomo, Japończycy robili najlepsze radyjka. Tutaj dalej deska, no i wspomniałem Wam też na zewnątrz, jak nagrywałem tego head-up display. Jak teraz w miarę dobrze to widać, zależy jak oczywiście ustawimy kamerę. Pokazuje nam to prędkość. Jeżeli komuś to oczywiście przeszkadza, jest to puszczone przez ten schowek od bezpieczników. Można to zdjąć, włożyć do bezpiecznika, będzie sobie tam działało w środku i nie będzie nam męczyło wzroku. Albo sobie po prostu zostawić, bo przy jeździe też powiem Wam, jak się kawałek przejechałem, nie musiałem odwracać wzroku. Dalej fotele. Fotele oczywiście sportowe i z tym znaczkiem, za niektórych znaczek by się daliby ludzie zabić. Uwielbiałem ten znaczek i jak dla niektórych jest fotel dokładnie taki sam, a nie ma znaczka, to nie jest S-Line. A to po prostu zależy, jak ktoś sobie zażyczył w
podczas konfiguracji takiego pojazdu. Tutaj obsługa od szyberka, szyberek. Co tam jeszcze mamy? A, nie wspomniałem, że oczywiście te fotele są elektryczne. Spójrzcie sobie, możecie tu sobie go ustawić, przesunąć i naprawdę zająć godną pozycję za kierownicą. Ładny tutaj też jest fotel, nie jest tutaj rozerwany, przedarty. Cóż jeszcze? No chyba tył zostało pokazać. Na tyle standardy też skóra. Szału tutaj wielkiego nie ma. Nie ma elektrycznych kanap jak w BMC 7. Cóż, myślę, że o wnętrzu pojazdu to wszystko. Zapraszam Was do odwiedzenia moich mediów społecznościowych, także jak i mojej strony, gdzie wrzucam auta, czyli jest to maskarotomoto.pl. I pamiętajcie, że jeżeli nie macie jak tego auto dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach dowiozę go na lawecie. Również to auto jest opłacone, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów w urzędzie skarbowych, czyli 2%. No i jeszcze możecie dokupić gwarancję na rok czasu. No i pamiętajcie, żeby sobie zasubskrybować kanał, bo mogą się pojawiać fajne nowe samochody jeszcze przed wrzuceniem na Otomoto. Pozdrawiam, hej!